Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i dzisiaj jesteśmy na kolejnym odcinku, prawda? Palionowo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, na samym początku możecie zostawić łapkę w górę, 3000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda? Z superanckiego tego, prawda, serwera, gdzie ostatnio Świrus nam broi i robi nam podgórkę. Podgórkę nam zdecydowanie robi, no ale trudno, trzeba z tym jakoś żyć. W każdym razie, a propos Świrusa, no to... Przyszedłem sobie tutaj, prawda, pod ten mój diamentowy domek i nie spodziewałem się, że akurat tutaj znajdę kolejną wskazówkę do tego, co dzisiaj mamy znaleźć, co nam dzisiaj Świrus chce przekazać. Ja w ogóle go nie widziałem ani razu, nie wiem jak on wygląda, nie wiem w sumie, no nie wiem jak on może wyglądać, ale mam nadzieję, że go kiedyś w końcu spotkamy. W każdym razie to zobaczyłem tutaj, jak tu chciałem wejść po prostu do tego domku, coś tutaj w nim zrobić, a zobaczyłem coś takiego i... Teraz to przeczytałem, już w sensie, bo zdążyłem teraz, bo niewiele jest tekstu, ale nie czytałem tego przed odcinkiem i uwaga, nie odkryłeś wszystkiego, szukaj, Świrus. Nie wiem, o co totalnie może tutaj chodzić, no bo w sumie to, czego ja mogłem nie odkryć, w sensie nie za bardzo rozumiem, gdzie i kiedy nie odkryłem wszystkiego. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to tak naprawdę o poprzedni odcinek, gdzie byliśmy w tamtym opuszczonym więzieniu i tam ewentualnie mogłoby coś być, czego nie znaleźliśmy, bo tam jest duża przestrzeń, ale... Nie mam pewności, czy o tam to chodzi, no w każdym razie dzisiaj sobie pójdziemy tam zobaczyć. Zanim jednak, to jak już przechodzę koło Chef Shopu, no to przede wszystkim was zaproszę na Chef Shopa, na najlepszy sklep pod słońcem, prawda? Planujemy za niedługo, znaczy za niedługo, nie wiem kiedy, ale planujemy już powoli rozpoczęcie drugiej jakby edycji Chef Shop. Planujemy tam różne rzeczy, oczywiście nie wiem kiedy to się uda zrobić, czy to będzie za tydzień, czy to będzie za pół roku. Nie wiem za bardzo, chcemy po prostu to zrobić, więc za niedługo tam może coś się nowego pojawi. W każdym razie póki co macie jeszcze szansę zdobyć to, co było w pierwszym dropie tak naprawdę, więc myślę, że warto jest pójść i zobaczyć, co tak naprawdę na was tam czeka. Dodatkowo możecie wbić na mojego Instagrama, ponieważ na Instagramie dobijamy prawie chyba 24 tysiące obserwujących, więc będzie mi mega miło, jeżeli wbijecie na Instagrama, no bo tam jednak się co nieco dzieje, tam czasami jakieś story wrzucę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, w każdym razie słuchajcie, jesteśmy znowu w swoim domku. Ja dodatkowo, zanim przejdziemy do czegokolwiek, to chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Patrzcie, zrobiłem sobie tutaj taki bunkier. To jest coś pięknego w ogóle, co tutaj mi się udało zrobić. Patrzcie, tu mamy taką fajną bazę. Możemy to jakoś wykorzystać, za bardzo nie mam pomysłu jeszcze jak. Ale możecie napisać w komentarzu, jaki macie na to pomysł. No to może coś tutaj, prawda, wykminimy. Może coś, nie wiem, w sumie dajcie pomysł jakiś, jeżeli macie jakiś pomysł, prawda, co tam można by było zrobić. Dobra, w każdym razie powinniśmy się udać jak najszybciej do miejsca, w którym był... Ten druga część stroju, czyli spodnie. Mamy to wszystko schowane w sejfie, już tam nie będę lazł. Już lecę od razu tam do tego więzienia. Zobaczymy, czy faktycznie czegoś, czy faktycznie coś pominąłem. No, nie widziałem tam nic innego, ale skoro pisze mi, że nie wszystko znalazłem, no to może jednak coś tam jeszcze było, o czym ja nie widziałem, czego ja nie widziałem. No w sumie to powiedział nam w poprzednim odcinku ten Świrus, że dowiemy się, czy to jest strój i co on robi i tak dalej. No i w sumie to się nie dowiedzieliśmy, więc wydaje mi się, że mogłoby to być to właśnie to, czego nie znaleźliśmy. No ale w sumie to nie wiem, czy taka będzie prawda. Dobra, czekajcie, to schodziliśmy tam na dół. No chyba, że tu, czekajcie, no bo w sumie nie chodziłem jeszcze po górnych piętrach, bo na dolne sprawdziłem wszystkie skrzynki, ale tu na górnym nie sprawdziłem. No i teraz pytanie, czy tutaj coś mogło być na górze, czego nie sprawdziłem, a byłoby warto w sumie, bo może o to chodziło tutaj. Może niekoniecznie to było na dole, tylko gdzieś tutaj na górze jakaś poukrywana rzecz, ale... To by było takie, mi się wydaje, zbyt banalne. On by tego tutaj chyba nie schował, tak mi się wydaje. No nie ma tu nic, nie ma totalnie nic. Są puste skrzynki wszystkie, nie wiedzieć czemu, więc zejdźmy na dół, może poszukajmy tam na dole, może tutaj łaskawie pojawi się coś, co nam się przyda. Przede wszystkim to bym posprawdzał wszystkie rogi. Czy w takich miejscach, nie wiem, może tu? No nie, no tutaj też, tu nie. Szczerze mówiąc, tutaj nie wiem za bardzo, czego mam szukać, bo no, mogę sprawdzać tak rogi, ale tu widzicie, jaka jest przestrzeń. Tak naprawdę w każdym możliwym miejscu mogłoby coś być pod ziemią, mogłoby coś być za ścianą, nie wiem, na przykład w tym miejscu. No to i nic nie ma, no więc wydaje mi się, że my wszystko tutaj znaleźliśmy. No był tutaj, tu była ta skrzynka, tutaj widzicie, więc jest skrzynka, tu jest ta druga skrzynka z pamiętnikiem rocznego rycerza, ale czekajcie, co w tej skrzynce, no były te spodnie, nic więcej nie ma, więc co my tu mieliśmy więcej odkryć? Nie wiem, chyba, o czekajcie, chyba że tutaj za tym. Nie, no nie, no nic nie ma. No i to jest właśnie to, że widzicie, ten, czekajcie, bo tu muszę zamurować. Tutaj, o, idealnie zamurowane będzie, super. Skąd mi to, a nie wiem skąd mi to zostało, tutaj było to, a to było z grobu mi tam, bo tam wyburzyłem. W każdym razie,
Nie wiem, czego tutaj nie znaleźliśmy i czy na pewno to było tutaj. Aż się zminimalizowałem Minecrafta niechcący. Ale no, wydaje mi się, że znaleźliśmy tutaj wszystko, co miało być. No chyba, że pod skrzynką coś... Okej. Dobra, tego się nie spodziewałem, że pod... Dobra, okej, tego nie znaleźliśmy faktycznie w poprzednim odcinku, więc okej, mamy jakąś tabliczkę, co tutaj pisze? Superman? Czekajcie, czy strój, który zbieramy, to jest strój Supermana? Tu jest jakaś dziura, znaczy, tam też jest, którą najpierw? Czekajcie, może tam najpierw, co my tutaj mamy? O kurde! Superman! Co ty gadasz, że będziemy mieli zbroję Supermana? To jest trzecia część stroju! Mamy Supermana, co jest grane? Czekajcie, zamurowuję to. Tu jest jeszcze jedna dziura, bo ewidentnie coś jest za tym. O, jest kolejna skrzynka, dobra. O, jest książka jakaś, dobra, czekajcie, czytamy ją. A zamuruję to w sumie, wezmę tą książkę ze sobą. Masz już strój. No mam, kurczę, ale wybraliśmy, że akurat tamto otworzyliśmy najpierw. Ale to nie wszystko. Ale to nie wszystko zdobyć? Musisz jeszcze zdobyć. Chyba miało być zdobyć, a jest... Nie wiem, jak on się nazywa? Świrus ma jakiś, kurde, ewidentnie świrniętą klawiaturę. Musisz zdobyć... Czekaj, wszystko zdobyć musisz jeszcze krew super... Skąd ja mam wziąć krew Supermana? Jak ja mam to zrobić? Tego już nie mam. Ale wiem, gdzie jest. Mapa jest ukryta. Jutro ci powiem, gdzie. Co? No i dlaczego ja mam... Znowu jestem postawiony w sytuacji takiej, gdzie coś mi powiedzieć jutro. Dobra, jednak to odłożę tu z powrotem. Jednak tej książki nie chcę. Zapamiętamy tą informację raczej, a może tutaj coś się pojawi nowego. Nie wiem, najwyżej przyjdziemy to w następnym odcinku. W każdym razie mamy... Mamy klatę Supermana, to jest niesamowite. Czekajcie, wróćmy, włożymy ją z powrotem do sejfu, którego mieliśmy. Tutaj musimy to wszystko zamurować. Ja, David mi nie uwierzy, jak ja mu powiem, że ja Supermanem zostanę w tym Minecrafcie. Co jest? Nie mogę stąd wyjść. O, dobra, już myślałem, że stąd nie wyjdę nigdy w życiu. Dobra, lecimy z powrotem. Tu się trzeba tak śmiesznie wystrzelić. Dobra, uwaga. Pum. O, dobra, udało się. Zamykamy to oczywiście, żeby nie było żadnych podejrzeń, że tutaj byliśmy. Dobra, mam ten, już się bałem, że zostawiłem ten strój w jakiejś skrzynce. Wróćmy z powrotem do domku, do tego sejfu i schowajmy wszystko. Ale mamy jeszcze zdobyć krew Supermana. Tylko pytanie, czy... Po co mi ta krew Supermana? Czy ona mi coś da? Jakby... Nie wiem, może ja... Może. To jest... To podejrzewam, że krew Supermana może mi da supermoce, które miał Superman. Ale nie wiem, może sam strój już by mi wystarczył do tego, żeby mieć te moce jakieś. No byłoby fajnie w sumie chyba. Czekajcie, zejdźmy tam na dół do tego mojego sejfu i zobaczmy, jak ten piękny strój wygląda. Tak swoją drogą, zauważyłem, że nie ma tu X-ów. Nie jest to już zaszyfrowane. Jest jakby powiedział nam, że to jest strój Supermana i mamy normalnie nie mamy zaszyfrowanego. Te były Były. A już nie są. Okej, dobra. Czyli mamy cały strój Supermana, który już nie jest zaszyfrowany. Aż kurczę, czekajcie, aż sobie. Ja chcę go założyć. To muszę to zrobić. Muszę po prostu. Jocie smole, co jest grane, ale mamy strój Supermana. Coś pięknego, czekajcie, czy on nam da jakieś super moce? Sprawdźmy to. Czy już nam daje to. Ała, chyba raczej nie specjalnie. Jakieś super szybkie coś, nic nie mamy. Chyba nam sam strój nic nie daje za bardzo. I właśnie chyba do tego nam jest potrzebna właśnie ta krew Supermana, którą nie wiem skąd my ją zdobędziemy. No ale okej, no może jakoś zdobędziemy ją jak ten świrus nam pozwoli ją dostać. Odłóżmy to sobie tutaj perfekcyjnie, tak fajnie. Zamknijmy to tego, to już naprawdę nikt nie może zdobyć. To już trzeba pilnować jak oka w głowie, że tak to ujmę. W każdym razie, w tym odcinku byłoby to na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. I tam zobaczymy, co nam się uda zrobić. Mam nadzieję, że jutro będziemy już mogli zostać Supermanem, ponieważ mamy cały strój Supermana. To jest coś pięknego, w ogóle się nie spodziewałem, że coś takiego będę mógł mieć w Minecrafcie. No ale to jest super. Tyle, widzimy się jutro. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.